chcemy się skupić dzisiaj na makijażu, na tych trendach ślubnych 2022, bo one są cudowne, ale bardzo różnorodne. I kto jak nie on, wspaniały Jarosław Jóźwin, makijażysta, nam by o nich nie mógł najlepiej opowiedzieć. Oczywiście są z nami dwie modelki, przepiękne, i brunetka, i blondynka. I tutaj już zdradzamy trochę sekretu, że te makijaże będą dopasowane właśnie do koloru włosów, do karnacji. I będziemy przez cały program oglądać proces. Oddaję głos teraz Jarosławowi. Jarosław, które trendy to są właśnie top of the top w tym roku? Claudia, Olivia, są tak z nami. Tak, już są troszeczkę podmalowane, tak żebyśmy odrobinę zdradzili, ale tak poko, tak kawa, czyli wszystko w brązach, świetlista skóra, przede wszystkim wszystko, co będzie związane ze światłem, tafla błyszcząca na policzkach, wszędzie właśnie iskrzące cienie, te z drobinami, jak najbardziej w trendzie. Jeśli ktoś nie lubi błyszczeć bardzo, może zrobić sobie satynowe wykończenie, prawda? Ale jak lubisz, to się nie hamuj. A dzisiaj będziemy... Nie będziemy się hamować w ogóle. Ja postanowiłem, że nie będę wszystkiego zdradzał, że potem dopiero tak... Dobrze. Wiesz, co zrobimy później? Drugie wejście. Jasne. I będzie tak... Tak z przytupem. Z przytupem. Ale i tutaj to jest tak zwane brunetkowy bardziej, tak? Ten makijaż z niebieskimi oczami i też pięknie takie cappuccino. Też. Też może być, tylko już wybierzemy inne odcienie, nie? Ale tutaj Klaudia lubi takie mocniejsze, więc potem Klaudia, tak jak lubisz, nie? Mocne oko, wszystko w odcieniach brązu, czyli taki monochromatyczny makijaż. Brązy, beże, troszeczkę złota, ale tutaj będziemy się właśnie na tym skupiać. Przejdźmy teraz, moja droga, przejdziemy do ciebie. Tu jest bardzo odważna panna moda, słuchajcie, bo następnym trendem na przykład są róże, kolory na oczach. Zawsze to było tak, że musi być sexy i delikatnie, albo sexy, albo delikatnie, ale takie kolory stonowane dla panny młodej. Ale tutaj, patrz, o, tu mamy róż, tak? Może tutaj dozwolone, ale patrzcie, jaką tu mamy paletę kolorów. To też może znaleźć się na oczach. No tak, więc wręcz odważna... imprezowo powiedziałabym. No, tak jak zawsze, je widzimy, tylko chcą też tak właśnie, tak jak mówiłaś, z przytupem, prawda? Bardziej odważne. Tak, z pazurem. Dzień dobry, dziewczyny. No właśnie, dziewczyny, które tutaj widzieliśmy ten pierwszy etap dla tych, którzy może jeszcze nie od początku oglądali nasz program. Widzimy zdjęcia przed i tam był ten taki pierwszy, dopiero taki... Jeden dotyk ręki magicznej, tak. Jarosława, i mamy dwa makijaże ślubne w trendach tego roku, czyli cappuccino i... Mocno oko czekoladowymi kolorami. Pokaż, piękny, ty masz jeszcze takie zielone oczy, to w kontraście pięknie wygląda. Pięknie. Oczywiście lico mocno wymodelowane też czekoladowo. I proszę bardzo, pomadka w kolorze... Też kawowo-czekoladowym, prawda? I tutaj mamy monochromatyczne i dużo, dużo światła. Dekolt, ramiona, wszystko rozświetlamy, żeby błyszczało. Ty jesteś panną młodą, ty będziesz błyszczeć. Ty błyszczysz. Ty zawsze błyszczysz. Ty błyszczysz. Ty błyszczysz. No, udało się tak. Artyście tego nie zepsuć, wręcz tak. Przeciwnie. Pięknie. I to jest sztuka. Wydobyć piękno, żeby tak? Wydobyć tak. Właśnie. Jest to, co... Jego, to się cieszy. Bo to jest sztuka makijażu wtedy, prawda? Uważam, że zgadza to rzeczywiście... Nie zamalowujemy, tylko tak. Podkreślamy to, co rzeczywiście dokładnie. Przepiękne. A tutaj kolor... Po prostu jak gwiazda, tak? Czujecie się jak gwiazdy? No i prawidłowo wygląda ci po prostu nimi przepięknie. Jesteście. No przepięknie. Mamy nadzieję, że oni także będą warci księżniczek, dziewczyny. Tak. Panu gratulujemy. Paniom bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Proszę państwa, czas to jest efekt końcowy pracy właśnie Jarosława Jóźwina. W takim razie rozpoczynamy wesele i zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie.